Dzisiejszego letniego przedpołudnia Marek Urbański wyjaśni Państwu, co oznacza i skąd pochodzi powiedzenie Paryż wart mszy. Panie Marku, jest okres wakacyjny, to czas podróży. Miałem ostatnio okazję, muszę się panu pochwalić, pospacerować ulicami Paryża. No, Paryż wart mszy, jak powiedział król Henryk IV. To jego powiedzenie, złośliwe zresztą i cyniczne bardzo, zaraz wyjaśnię dlaczego, stało się nie tyle może przysłowiem, co takim zwrotem potocznym, który oznacza, że warto coś poświęcić po to, żeby zyskać coś rzeczywiście wspaniałego. A co on zyskał? No właśnie Paryż. Paryż, a wraz z Paryżem koronę francuską. Był to koniec XVI wieku, był to okres wojen religijnych we Francji, szczytowego natężenia wojen religijnych we Francji, zmierzch dynastii Walezjuszy, no i wystąpił jako pretendent do korony francuskiej król Nawarry, Henryk IV de Bourbon, później założyciel dynastii Bourbonów, która rządziła tą Francją aż do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, no i później jeszcze przez pewien czas po upadku Napoleona. Problem w tym, że Henryk IV był protestantem. Natomiast przez dłuższy czas, w połowie XVI wieku, jak gdyby przynależność religijna Francji wahała się. Trudno było powiedzieć, kto wygra. Byli tam hugenoci, czyli protestanci, kalwiniści, była bardzo silna partia katolicka, sytuacja była patowa, dlatego że obie strony miały z grubsza rzecz biorąc wyrównane siły i wszelkimi metodami perfaset, nefas, prośbą, groźbą, zdradą, trucizną, mieczem, ogniem, no czym się tylko dało, usiłowały wysadzić jedna drugą z siodła. Ten zamęt trwał dobrze ponad ćwierć wieku, około 40 lat, tak prawdę powiedziawszy. Zresztą wstąpienie na tron Henryka IV również nie zakończyło kwestii protestanckiej. We Francji dopiero rozprawił się z tym ostatecznie kardynał Richelieu, znany nam skądinąd, a przede wszystkim z Trzech Muszkieterów. Otóż Henryk IV jako protestant, przy okazji znakomity dowódca, postać skądinąd przeurocza, no w wojnie domowej szala zwycięstwa zaczęła przechylać się wyraźnie na jego stronę. Problem polegał na tym, że Paryż był zdecydowanie zajadle i fanatycznie wręcz katolicki. I Paryż zamknął swoje mury przed królem i przed Henrykiem stanęła alternatywa. Albo ten Paryż oblegać, zdobywać przemocą, albo pójść na kompromis. Kompromis w jego wypadku oznaczał wyrzeczenie się protestantyzmu i przyjęcie wiary katolickiej. To bezkrwawo, na tym etapie przynajmniej wojny, dawało mu koronę francuską, no i sam Paryż stąd podobno miał na propozycję przejścia na katolicyzm zauważyć z uśmiechem, no cóż, Paryż wart mszy.